pokazać, że jest się lepszym od innym, jest gotowość na kompromis, na szukanie konsensusu, czegoś, co jest kluczowe dla wszystkich Polaków, właśnie na tych piekarzy, dla tych, którzy mają problemy z opłaceniem rachunku za prąd. Panie profesorze, w tym momencie musimy przerwać, wszystkie nawzajem rozmawiały. Dlatego, że nadeszła informacja, której się spodziewaliśmy od kilku godzin, informacja prosto z Wielkiej Brytanii. Dostaliśmy informację, że w wieku 96 lat zmarła królowa brytyjska Elżbieta II. To jest właśnie widok masztów. Flaga brytyjska została obniżona. To są właśnie najnowsze zdjęcia z Wielkiej Brytanii. Żałoba na Wyspach Brytyjskich. Tak naprawdę koniec pewnej epoki. Epoki, która trwała 70 lat, bo królowa Elżbieta II rządziła nie tylko Wielką Brytanią, także wspólnotą 70 lat. Panie profesorze, pana impresje związane z królową Elżbietą II, jak pan będzie... Ukraińcy mają dla Rosjan jeden przekaz. Jeśli chcecie żyć, uciekajcie albo się poddajcie. Ale okupanty mają znać. Okupanci muszą to zrozumieć. Będziemy ścigać ich aż do granic, naszych granic, których... pierwszego spotkania, które jest zaplanowane na godzinę pierwszą czasu polskiego. Marta Warchoł, TVN 24. I przekazuję państwu pilną informację. Zmarła brytyjska królowa Elżbieta, która w ostatnim czasie chorowała. Dzisiaj w ciągu dnia pojawił się komunikat, że pozostawała pod opieką lekarzy, którzy byli zaniepokojeni stanem zdrowia. I właśnie pojawiła się aktualizacja tego komunikatu. Nie żyje brytyjska królowa Elżbieta II. Przypomnijmy, że rodzina królowej Elżbiety II jest już przy niej. Informowaliśmy na antenie TVN24, że w ciągu dnia do królowej Elżbiety przyjeżdżali kolejni członkowie rodziny. Ostatnie komunikaty mówiły właśnie o tym, że ten stan się pogarsza, ale lekarze są przy niej. No i cały czas czekaliśmy na aktualizację tego ostatniego komunikatu, który pojawił się w ciągu dnia. Ta ostatnia informacja jest taka, że niestety brytyjska królowa Elżbieta nie żyje. To jest oficjalny komunikat, który właśnie ujrzał światło dzienne, został przekazany mediom. Przypomnijmy, że od samego rana, od południa przekazywaliśmy państwu informację, że do zamku w Szkocji przyjeżdżali przedstawiciele rodziny królewskiej.